witamy z tej, cześć, jestem Zosz. I zapraszam Was na kolejny przegląd tygodnia z warszawskiego transportu publicznego i ogólnie z Warszawy. Także bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Macie trochę więcej nowych timelapsów, bo staram się co tydzień coś nowego dodać. Tak czy siak, dosyć dużo się działo przez ostatni tydzień, a właściwie do ostatniego odcinka, więc przechodzimy. Po pierwsze są zmiany ruchu na budowy przy obwodnicy na Ursynowie. Tam mają zmianę swoje linie 195 i N37. Teraz po prostu muszą trochę jechać na okrągło, bo wiadomo. Tam ta budowa już wchodzi w jeden z ostatnich faz, co nie zmienia faktu, że trochę poczekamy jeszcze zanim otworzą. No ale idzie. Swoją drogą na temat obwodnicy będzie niedługo materiał, z powietrza nawet. Prawdopodobnie, więc całkiem nieźle to się zapowiada. Dalej kolejne to Elki. Tak. Wiele z Was może nawet nie wiedzieć, jeżeli mieszkacie w centrum Warszawy, to są w ogóle Elki, albo gdzieś poza Warszawą, daleko. No to Elki to są linie lokalne, które jeżdżą poza Warszawą i one są, jeżdżą, można na nich, w nich jeździć na podstawie biletów warszawskiego transportu publicznego, ale też mają swoje specjalne bilety i one głównie jeżdżą pomiędzy różnymi gminami poza Warszawą. To jest skrót, ale na warszawskich biletach. No i tak, z tego co widzę, to nie będę tutaj się rozdrabniać, bo jest dużo tych zmian. Jak ktoś chce wiedzieć, to dam link w opisie. Bo L1, L3, L8, L31, L33, L26, L27, L44, L35, 36, 37, 38, 34, 41, 49 mają swoje zmiany na trasie, co jest dosyć dużą zmianą. Z tego co widzę, 2,5 miliona osób korzysta z autobusów Elek, to jest dosyć dużo, bym powiedział, i ponad 40 linii lokalnych. Oczywiście się cieszymy z ZTM-em. No i dalej oczywiście nie mogło nam zabraknąć pociągu na plażę w Niepodęcie. Od 4 lipca do 30 sierpnia będą dojeżdżały SKM-ki linii S3 do plaży w Niepodęcie. No oczywiście się wszyscy cieszymy. W kierunku Radzymina odjazdy będą ze stacji Warszawa-Gdańska, zaplanowane o godzinie 9.38, 11.34, 13.33, 15.34, 17.31, w przeciwną stronę 11.32, 31, 13.31, 15.30, 17.16, w niedzielę 23 sierpnia wyjątkowo o godzinie 17.24 i o 19.30. Podróż ze stacji Warszawa Gdańska do Niepodętu trwa około pół godziny. Cieszymy się oczywiście. No i powiem Wam, jestem ciekawy, może raz sam skorzystam z czegoś takiego, bo taka przejażdżka linią SKM-ką aż tak daleko bez żadnej stacji może być co najmniej ciekawa, a dawno już takich rzeczy nie mieliśmy tutaj u nas w Warszawie. Dalej dosyć ciekawa zmiana w warszawskim transporcie, to ona nie była do dosyć głównej informacji. Pojawił się nowy system w aplikacji na telefonie, gdzie można kupić bilety. Jest to już 7. aplikacja. No i oczywiście wymieniam tutaj, jakie już są. Jest Jak Dojadę, Mint, Mobil, Warszawa, MyPay, Mobilet, Skycash, z którego ja korzystam, z biletem.pl, no i teraz GoPay się pojawił jakby coś, więc ogólnie dosyć dużo osób korzysta z tego typu płatności i kupowania biletów. No i tutaj możemy się dowiedzieć, że biletów takich długookresowych, czy jednodniowych i dłuższych, to w 2019 roku to było aż 16% ludzi kupowało właśnie przez aplikację, a 10% zwykłe, krótkookresowe bilety. No, ja powiem Wam szczerze, ostatnio zacząłem z tego korzystać, dlatego że moja karta miejska jest cały czas zawieszona, ale główny, ja i tak wolę zwykłe bilety, no bo wiadomo, no, mimo wszystko piękny kartonik do kolekcji, ja lubię sobie kolekcjonować bilety. Dalej mamy w Ożarowie Mazowieckim pojawił się punkt sprzedaży biletów, to jest też dosyć ważna informacja, jakby coś, przy ulicy Poznańskiej 165 od 1 lipca już w Domu Kultury Uśmiech, już funkcjonuje. Więc proszę bardzo, jakbyście chcieli kupić bilety tutaj długookresowe, chodzi o to, żeby można długookresowe w końcu kupić. Pociągi nie dojadą do Otwocka. O, no i tak, z tego co tutaj możemy się dowiedzieć, to w Otwocku właściwie PKP, nasze ukochane, robi prace modernizacyjne od stacji Józefów
do stacji do Lublina w skrócie, więc to jest taka trasa, którą teraz będą remontować od 6 lipca do 14 sierpnia. No i dzięki czemu KM-ki i SKM-ki nie mogą dojechać do Otwocka, linia S1, więc w zamian za tę linię będzie jeździć autobus ZS7, jakkolwiek to brzmi ciekawie, od Wiatraczna do Otwocka. I w tym autobusie będą honorowane i bilety warszawskiego transportu publicznego i bilety również KM-ek, żeby to właśnie dało się funkcjonować. Tutaj ZS7 trochę ma zmienioną trasę w Otwocku, bo tam jest zamknięta ulica jeszcze, ale później będzie jeździć normalnie. I linie 702, 722 trochę zmieniły swoje trasy w związku właśnie z tym, jak to wygląda. I przypominam tylko, że linia Koleje Mazowieckie są tylko w ZS7. No i na kawałku odcinki linii 521, 135. No tu trzeba się wczytać, to trochę wam dam, bo to trochę się pozmieniało tutaj. Różnie to wygląda. Dalej krótka zmiana w ten aktualny weekend. Linie 176 i N64 jeżdżą na trasie objazdowej, omijałem po prostu jedną ulicę. Ale to jest krótka zmiana, więc nie będę się nawet rozdrabniać, bo to tylko w ten weekend. Dalej mamy dosyć dużą zmianę na Białęce tej dalekiej. Zielone Białęce, linie E9, N11, 527, 160 i 204 będą tutaj pomagać, bo tam jest trochę pozmieniane trasy też linii 204. 527, tak jak mówiłem, 106, 204 i 111, tutaj to wszystko będzie się na sobą nakładać. Macie mapkę, jak to wygląda, żeby więcej mniej więcej się rozblokować. Tutaj do stacji metra będzie dojeżdżać 527 i N11, trochę też taką okrężną drogą mniej więcej do metro Trocka. No właściwie, no do metro Trocka, ale lepiej wysiąść na targówku mieszkaniowym. No i pozostałe linie do 204 do PKP Praga będzie dojeżdżać do Ozdęby. Przy Ozdęby jest po prostu jakaś tam przebudowa, dlatego tutaj trochę sam jest prowadzony ruch okrężny, ale spokojnie to wszystko będzie działać i E9 cały czas będzie kursować, więc tutaj w tym nie będzie na szczęście aż tak dużych problemów, żeby było jakoś bardzo problematyczne. Dalej mamy zmiany w linii L48. Jeździ ona teraz na nowej trasie, co może niektóre osoby ucieszyć, od 6 lipca, czyli jeszcze nie. Będzie jeździć na nowej trasie. Dalej mamy dobrą wiadomość, a mianowicie od 4 lipca ruszają promy, które turystyczne, te darmowe, co pływają po Wiśle. One dawno nie były używane ze względów na to, iż był niski poziom wody, ale w tym roku, jak może zauważyliście, jak już pada, to bardzo mocno, na przykład niektórych podtapia. No i właśnie mamy trzy promy, wznawiają ruch Słomka, Pliszka i Wilga, z czego Słomka i Pliszka 23 osoby zabierają na pokład, Wilga 50, bo ona tam pływa przy większym w lipcu i 7 promy będą pływać codziennie, a we wrześniu w weekendy. Na promy można zabrać rowery, no i tu od razu informacja dla was, bo tutaj mówię wam, że otworzyli je, ale to jest informacja taka bardzo krótka, ponieważ już zostały zamknięte ze względu na to, iż jest za wysoki poziom wody, co jest co najmniej śmieszną informacją, iż tak szybko uruchomili je i tak szybko zostały zamknięte. W związku z utrzymującym się wysokim stanem wody, kursowanie promów WLT zostało zawieszone. I nic tutaj nie ma jeszcze o jednym promie, który pływa na Białękę, co jest co najmniej smutne. Ale może po prostu jest chwilowo jeszcze zamknięty. Oczywiście to jest wszystko bezpłatny przejazd. No i jeszcze kursują inne właśnie komunikacje takie turystyczne, o których właśnie teraz wam powiem. Linie turystyczne w 2020 roku. To tak, po pierwsze to jest linia tramwajowa T i autobusowa 100. One tam kursują sobie po danych tam trasach, można je spotkać. Na linii T to są oczywiście stare zabytkowe tramwaje, chociaż niektóre nawet możemy my kojarzyć, młodsi. Z funkcjonowanie na linii 100 to będą Ikarusy i inne autobusy takie starsze. I co najciekawsze, to akurat może osoby, które lubią kolejki, to Piaseczyńsko-Grójecka kolejka wąskotorowa też będzie kursować, głównie z tego co pamiętam, w weekendy. Bilety będą kosztować 40 zł z dojazdem autobusem i 35 bez dojazdu, kiedy się dojdzie samą już do Piaseczna. Można dojechać linią 51, która też jest taka zabytkowa, specjalna,
linia. I to jest taki, przejażdżka tym pociągiem to jest taki, taki cały dzień, tam z miejscem na wyżywienie, nie pamiętam czy płatnym czy nie. Ale tam się naprawdę dosyć dużo już dzieje, no więc to jest ciekawe, tylko trzeba bilety kupować wcześniej, z tego co kojarzę, bo liczba miejsc jest ograniczona przez wirusa, bo 33 osoby w teorii, w sensie normalnie też było ograniczone, ale nie aż tak strasz, kurczę, komal jakiś tu lata. I dalej, no promy, tak jak mówiłem, 3 promy, nie wiem czemu nie ma mojego czwartego ukochanego, turkawki, ale no cóż, niech już im będzie. I oczywiście on tutaj powinien teraz się wyświetlić mapa tych promów, jak one tutaj pływają, w sensie jak promy pływają, jak wyglądają trasa komunikacyjna, tramwaje i tak dalej, no i z dojazdem oczywiście do pociągu gdzieś tam hen daleko. Dalej jeszcze kolejna informacja krótka, to jest mobilny punkt obsługi pasażerów na pętli Chomiczówka i centrum handlowe Woda Park jest. To jest taki autobusik, którym można, wiecie, informacje się dowiedzieć, takie jak w normalnym punkcie informacji. On jest tam specjalnie przybudowany, można sobie pięknie usiąść, pogadać. No i wiadomo, takie gadu-gadu, kupić bilety i tak dalej. Z tego co pamiętam, można kupić bilety. I dalej jeszcze cały czas jest infolinia dla osób, które w tym strasznym wypadku zostały poszkodowane, jak autobus zjechał. Niestety nie mam żadnych informacji na temat tego, dobrych, a nie złych, no. Nawet nie po prostu pozostaje to bez komentarza, jakby coś jest infolinia na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego tutaj pokazana. No i tak jak mówiłem, to wszystko, co mniej więcej wam powiedziałem, to jest tutaj zmiana. Oczywiście linie tramwajowe, te co mówiłem w ostatnim odcinku, są cały czas nieaktywne. I jest jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie tarcza Maria na Brudnie wykopała cały czas tyle samo, ile w czerwcu, 919,5 metra i aktualnie jest na pracach serwisowych na stacji Kondratowicza. I druga tarcza drąży się, już idzie dalej, 502 metry wydrążyła od stacji Brudno, tarcza Anna idzie dalej, to są najnowsze informacje. I też tutaj są jakieś ciekawostki co do trzeciej linii metra, ale powiem wam szczerze, tyle ile nam tutaj mogę powiedzieli, to tyle, że cały czas tam tym pracują. Mają jeszcze chwilę nad pracą i na razie jeszcze nie mamy konkretnych żadnych projektów, jak będzie wyglądać przebieg trzeciej linii metra, na co oczywiście bardzo czekamy, jesteśmy ciekawi. Mam nadzieję, że niedługo już się pojawią odcinki normalnie z Warszawy, a nie tylko te skróty. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jak możecie myśleć, nie ma żadnych zmian nowych autobusów elektrycznych, tramwajów, ani metra więcej. Więc dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A wy tam się trzymajcie spokojnie w cieniu, żeby się nie przegrzać, bo teraz tam słońce mocno grzeje. Cześć!